Kolejny basen w Tarnowie? Taki pomysł przedstawił prezydent Roman Ciepiela. Obiekt miałby się znaleźć przy rozbudowanej szkole podstawowej nr 9, znajdującej się przy ulicy Marii Dąbrowskiej. Z pływalni będą korzystać uczniowie szkoły, przedszkola oraz mieszkańcy Tarnowa. Plan wygląda w ten sposób, że na tym terenie, gdzie znajduje się to boisko asfaltowe, stare, nieużywane, wyłączone z użytku, i terenie miasteczka, części miasteczka rowerowego, zrealizować krytą pływalnię wraz z infrastrukturą i z rozbudową szkoły, czyli także nowymi klasami. Ta pływalnia dla kilkudziesięciu tysięcy w tej części miasta jest spodziewana od dawna. Do tej pory publicznie o tym nie mówiliśmy, ale no, wyczuwamy też potrzeby mieszkańców, zarówno w zakresie rehabilitacji, jak i po prostu uprawiania sportów. Wydaje się, że ta i lokalizacja, i zasadność budowy jest również potwierdzona. Rozbudowa szkoły wraz z basenem planowana jest na lata 2019-2020.